Cześć, witam Cię detailingowy dziadzia Tenzi. Zapach samochodowy 625 HP. I już. Jak pokazać zapach? Nie pokażę, ale powiem jedno. Zmiażdżył mnie ten zapach. Rozwalił mnie na łopatki. Naprawdę, wszystko co do tej pory miałem, ja już to pisałem na forum Kosmetyka Aut. A zresztą, pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Tam zostałem wylosowany, szczęśliwie, przepraszam, za szybko chciałem powiedzieć, szczęśliwie do przetestowania TFR-a od Tenziego. To jest gotowy produkt, co ciekawe. Także prawdopodobnie pojadę z tym na mienie, bo myślę, że to jest w tę stronę, przepraszam, blokersów, ale nie o tym mowa. Tutaj data 0604. Kiedy będzie test? Nie mam pojęcia, ale teraz tak, jeżeli chodzi o zapach, zmiażdżył mnie. Otworzyłem butelkę i po prostu, ogień. Świeży. On mi trochę gdzieś tak przypomina Enzo. Zareklamowałem już od razu Enzo. A co? Classic Wax. Bardzo fajny wosk. Limitowana wersja, bardzo mi usiadł. Taki Enzo ten ogórkowy. Enzo. Kurde. Ale płynę, co? Kenzo, ten owocowy. Ogórkowy. Dziadzia, skup się. Zapach po prostu miesza mi w bani. Rewelacja. No po prostu fenomenalny. Świeży. No wiadomo, każdy ma inny noch. Dla kogoś może być to tragedia zapach. Dla mnie jest. Znaczy, z tego co na forum, tam widziałem wpisy, każdy się jara tym zapachem. Również i ja. Obłęd. W aucie po prostu cudownie. Długość siedzenia tego produktu. Nic to nie zmienia. Klasycznie jak reszta innych zapachów. Chwilę popachnie. I po wszystkim, nos się przyzwyczaja, no niestety. No tutaj w tę stronę nie ugryziemy, że tak rewelacyjnie pachnie i rewelacyjnie długo siedzi. No niestety nie. Ale z przyjemnością go dorzucam. Obłędny zapach, naprawdę. No coś niesamowitego. Żonie też się podoba. A uwierz mi, żona ma nos naprawdę wybredny. Na maksa. Naprawdę na maksa. Ze wszystkich zapachów samochodowych podobały się jej chyba dwa tylko. To jest ten drugi. I między tamtym, nie pamiętam co to było, to wybrała ten. Obłędny zapach, naprawdę. Jest coś niesamowitego. Ja jaram się tym zapachem. Jak mi się skończy, na pewno kupię. Na pewno kupię, także... A, jadą do mnie zapachy z pewnej firmy, którą testowałem, dawno, dawno. Początki YepTube'a. Zobaczymy, co tam wyjdzie. Zapach mają tam ich trochę, nie wiem, co mi wyślą. Zobaczymy. No dobra, z mojej strony słuchaj to wszystko. Jeszcze raz pozdrawiam forumowiczów z Kosmetyka Aut. Z mojej strony to wszystko. Wyczekuj testu tego zawodnika. Sam jestem ciekawy. Gotowy produkt. Podjadę na myjnię, strzelę. Postaram się go też z pianownicy PA. Postaram się go jakoś tak wszechstronnie przetestować. Mam go, literek. Myślę, że coś z tego się da wyłuskać. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć! Rewelacja. Naprawdę. Bomba zapach.